Mokre łapska. Witam Państwa w tym smutnym jak pizda mieście, w którym, no cóż, jakie miasto, takie pelargonie na parapetach, a jedyną atrakcją jest spacer aleją Rafała Paczesia, gdzie nastroje są iście sielankowe, a dworzec kolejowy wygląda, jakby próbował cię zjeść. Witam ponownie. A więc, jak widać i słychać, jestem w naszym pięknym kraju już blisko 2 miesiące. To i tak szybko, żeby zaczynać tak naprawdę z akwarystyką. Aczkolwiek dzisiaj odcinek może być odrobinę taki regionalny. Otóż, po tytule chyba widać, że będzie chodzić nam o... Tak, dzbanek też ze mną przyjechał. Będzie nam chodzić o parametry łódzkiej kranówy. A więc, nie przedłużając, zaczynajmy. Otóż, jeżeli ktoś mieszka na zachodzie Łodzi, gdzieś tam po lesie, Złotno, Teofilów i dalej, prawdopodobnie posiada to samo ujęcie wody. I teraz wykonamy sobie pasjonującą sesję testowniczą mojej kochanej łódzkiej kranówy. Żartowałem. Ja już zrobiłem te testy, oszczędzę Państwu tych boleści, oszczędzę Państwu tych katurg. Natomiast jestem w stanie opowiedzieć mniej więcej, jeżeli akwarystów roślinnych to interesuje, akurat z Łodzi, nie mylić ze złodziejami, ale tak, czerstwe żarty rzeczywiście. W każdym bądź razie wykonałem dzisiaj wszystkie kompleksowe testy łódzkiej kranówy. I cóż mi wyszło? Kiedyś niejednokrotnie powtarzałem, że kiedy miałem akwaria dokładnie w tym samym pokoju, w którym teraz siedzę. Kiedyś tutaj jeszcze jakieś akwaria miałem, dawno, dawno temu. I ja nie wiedziałem, mówiłem często, że ja nie wiedziałem, co to są glony. Również nie wiedziałem, co to są lampy do akwarium, no ale to pomijmy. Dziś wykonałem testy na, po pierwsze zacząłem od twardości, niestety wykonałem testy tylko i wyłącznie testami zeoleka i zacząłem od twardości GH, tak? Twardość ogólna z testu zeoleka wyszła 18, co jest tragedią, ale okazało się, że wcale nie jest tak źle. Czemu? Dlatego, że nie wiem, czy cała seria zeoleka, czy tylko te testy, które ja kupiłem, już też ze 2 lata temu, więc one już mogą być lekko przeterminowane. W każdym bądź razie GH wyszło 18. Ja wiem, że GH jest lekko zawyżone z tych testów. Następnie wykonałem test na KH. KH wyszło 11 i KH również wyszło zawyżone. Czemu tak sądzę? Temu, że test pH, który akurat rzadko test się myli, pokazał pH na takiej żywej kranówie około 7,5-7,6, także przy tak wysokich twardościach KH i GH takie pH byłoby o wiele wyższe. Wydaje mi się, żeby było i nawet ponad 8. Żeby sprawdzić te testy GH, wykonałem test na CAMG, który też zawyża, ale ja to już sobie sprawdziłem. Moim zdaniem te testy zawyżają o 30%, niemniej jednak trzymają proporcje, chodziło mi tutaj bardziej o proporcje wapń-magnez i wyszło mi, że wapnia w wodzie kranowej łódzkiej jest pomiędzy 60 a 70, tak przyjmijmy, że to jest gdzieś tam granica błędu, natomiast magnezu jest tak gdzieś tak między 6 a 8. Idąc dalej, sprawdziłem potas i tu się bardzo zdziwiłem, bo potas wykonałem testem JBL-a, uważam, że ten test jest spoko. No i okazało się, że
potas jest obecny w wodzie kranowej. Nie ma go dużo, ale jest obecny. Wykonałem test dwukrotnie, żeby sprawdzić, czy mi coś nie zakłamało. Potas plasuje się gdzieś pomiędzy 5 a 6. Następnie zacząłem badać makro. I tutaj zdziwko, takie na plus, bo fosfor w wodzie kranowej łódzkiej jest kompletnie niewykrywalny. Azot w formie azotanów NO3 jest kompletnie niewykrywalny, no równoznaczny z tym, że ich tam po prostu nie ma. Także gdyby ktoś posadził sobie w Łodzi roślinki na gołym żwirku i zalał to wodą kranową, niech się nie dziwi, że nic nie będzie rosło, bo tam nie ma co jeść. Żelazo jest absolutnie niewykrywalne. Zdziwił mnie ten potas. No i teraz, jako że nie mam osmozy, to jak ja bym to zrobił? Akwaryści na YouTubie już to omawiali, pokazywali. Ja tylko powtórzę tym, co gdzieś tam w Łodzi mieszkają. Przy okazji jeszcze przy dzisiejszym filmie ankieta. Bardzo proszę, gdyby ktoś oglądał ten film i jest z Łodzi, to niech napisze, niech będzie to hasłem na przykład, nie wiem, krańcówka, albo niech napisze migawka. Wtedy będę wiedział, że ilu mam, że tak powiem, jaką mam widownię w tym pięknym mieście. Ja już sobie, co prawda, odbiegając tak trochę od tematu tych parametrów, ja już sobie troszeczkę tutaj biegam po Łodzi i obczajam miejscówki. Także sklepy akwarystyczne, bądźcie gotowi na inspekcję niezapowiedzianą, incognito, z zaskoczenia będę wchodził oknem. Żebyście drzwiami mogli mnie wypieprzyć. Dobra. Wypier! Wracajmy do tych parametrów. Jak ja bym to zrobił, żeby to miało działać? Otóż, jeżeli wapnia mamy 60-70, magnezu mamy tak między 6 a 8, to chodzi nam o to, żeby stosunek wapnia do magnezu był 4 do 1. 4 do 1, dobrze mówię? 4 do 1. Dobra, łaska, przestań. Więc magnez trzeba by podnieść gdzieś do okolice 15, może nawet 17. I tutaj woda jest tak naprawdę średnio twarda, dlatego że ja wierzę z tego, co zawierzają testy z oleka, że GH w tej wodzie, co później jeszcze sobie zresztą potwierdziłem TDS-em, GH nie przekracza tutaj 11, więc wcale nie jest aż ta woda tak twarda i wcale nie jest aż tak zła. Tym bardziej, że nie ma ani azotu, ani fosforu, ani żelaza, czyli możemy sobie ładnie ustalić dawkę nawożenia, prawda? Nic nam przy podmianach nie będzie rozpierdzielać parametronu. Natomiast trzeba tę zupę lekko doprawić, to znaczy podnieść magnez do 15-16, tak żeby do wapnia się trzymało w tym 4-1, czyli wapń magnez 4-1. Następnie, jeżeli woda jest średnio twarda, to z potasem można sobie pozwolić tak do magnezu 1, do gdzieś 2,5 magnez potas, czyli jeżeli magnezu byłoby 15, no to potasu minimum 30, nawet pod 40 bym podjechał. I tyle, jeżeli chodzi o parametry. Ja bym powiedział, że to jest jeden z takich niezłych kranów, który co prawda nie jest idealny, ale nie jest aż tak cholernie twardy i na pewno sobie z kranem spróbuję. TDS-em jak zbadałem kran, to zresztą później Państwo zobaczą. A więc, skoro znam już parametry, dobrze pobadałem parametry mojej nowej, aktualnie bieżącej kranówy, no to tak oto drepczę do hydraulicznego, żeby jednak spróbować założyć osmozę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwsza trudna za nami. Teraz łapska się będzie bawił w hydraulika. Takiego hydraulika honoris causa. So, ladies and gentlemen, I'd like to introduce... Aha! Jest! Co prawda podłączenie nie jest zbyt
inteligentne, ale najprostsze z możliwych. Przyznać trzeba, że całkiem mam fajne ciśnienie w kranie. Muszę zmierzyć, ile naleję 20 litrów. Jakby to powiedział stary rybak, chuj mi w dupę siekiera w plecy, grunt, żeby osmoza była. Tak, tak teraz pięknie mieszkam. A co my tu mamy? A? Dzień dobry Państwu. JB Alek pusty. I trzy pełne. Chodź, kochanie, chodź. Idziemy. Na górę. Ładnie tu. Ale jeszcze kilka szczegółów ważnych dla akwarysty roślinnego. Flaszki z dzióbkami, długopis oraz klucz nastawny. Klucz nastawny jest bardzo ważny w akwarystyce roślinnej. Naprawdę jest. Nastawniak naprawdę jest ważny w akwarystyce. Wcale nie żartowałem. No dobra, kolejny test TDS-u. TDS. Wcale nie tak dużo. A osmozisko? No pięknie. Ślicznie, 0,9. Malina. No tak, musiało się to tak skończyć. Z tym kranem naprawdę porobiłem te testy, nie świrowałem. Natomiast bardzo chciałbym tego gnoja, który przed Państwem stoi. No sorry, odpudełkowanko zrobiłem wcześniej samemu, natomiast 25 tropicek dojechał cał oraz zdrów. I wszystkie graty w nim w jednym pudełku. Także skoro mam już osmozę, skoro no mam, to może dużo powiedziane, jest to troszeczkę partyzantka, natomiast troszeczkę się dzisiaj nawalczyłem, pobawiłem się w hydraulika, czego zresztą niespecjalnie umiem robić, a więc takie robienie wszystkiego na czuja, ewentualnie na zasadzie minimum pojęcia co robię, aż tu nagle bęc, udało mi się to wszystko poskładać do kupy i jestem z tego tytułu bardzo szczęśliwy. Dodam jeszcze, że naprawdę ciśnienie mam fajne i naprawdę mam fajne ciśnienie w kranie, dlatego osmoza dosłownie 10, prawie 12 litrów nalewało się godzinkę, więc nie jest tak strasznie. Co ja chciałem jeszcze powiedzieć? No cóż, zaczynamy zabawę od nowa. Na osmozie, na tych samych parametrach, na którym to akwarium sprułem, mam troszkę roślin. Dziś jest, a zresztą kogo to obchodzi, co dziś jest. Dziś jest dzień kolejny, a jutro będzie następny. Mam troszkę roślin, w kiepskim stanie stoją na oknie i to jest mniej więcej główny powód, dla którego mimo wszystko z kranem nie chciałem walczyć. Postawiłem akwarium na takie małe 3-litrowe. Kilka roślin tam mam, chcąc je utrzymać przy życiu, postawiłem je na ziemi, zalałem kranem, no ale niestety już po tych roślinach widzę, że jak poczekam jeszcze z tydzień, to po prostu będę sobie musiał te rośliny kupić od nowa. Roślin mam bardzo mało, aczkolwiek plan jest taki, żeby próbować, jeżeli nie słowo w słowo, to przynajmniej próbować odtworzyć stan tego małego baniaczka sprzed wyjazdu z Londynu. Tutaj 1600 km później i kilka dni dalej stoi przed nami to samo akwarium.
niniejszym coming soon, prawdopodobnie w przyszłym odcinku, zobaczymy, jak Łapska ponownie stawia 25. No i siema. Będzie tego. Pa, pa. Kurwa, chyba żem do Moskwy dojechał. Mordę szczelą.